Witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj omówimy sobie najlepsze itemki oraz najlepsze kompozycje na patch 9.23, czyli patch, który wprowadził rankedy. Jeżeli wy chcecie się wspinać po szczeblach do najwyższych rank w TFT, to polecam wam obejrzeć ten filmik i zaczynajmy opowiadanie, które itemki są najlepsze. Na początku Force of Nature w sumie od początku TFT zawsze się tu znajdował, ale itemki, które może, mogą być tutaj zaskoczeniem, to jest Phantom Dancer oraz Zephyr. Zephyr był bardzo często niedoceniany. Teraz w zestawie drugim jest troszkę bardziej doceniany. bo Łatwo jest wypozycjonować Zephyr, gdyż ludzie kładą swoje najmocniejsze postacie na hexach, czyli jeżeli tam daje 30 many oceaniczne, hex to tam będzie stała jedna z silniejszych pozycji. I Zephyrem bardzo łatwo możecie tam, tą postać wyłączyć na 6 sekund. Phantom Denser ogólnie często jest teraz składany na Wladimirze, go często widuje. Bardzo fajna kontra na, na asasynów, a często trzech asasynów się gra. Seraph nie powinien być tutaj zaskoczeniem. Mocniej item na wiele postaci kierujących. Ker Spear na takie postaci jak Brand. W A że całkiem dłużej temu, nie będę wszystkich tutaj omawiał, warto zauważyć, że Deathblade jest teraz bardzo wysoko w rankingu. B tier to jest Dragon's Claw. Dragon's Claw mega spadł. Praktycznie nieopłacalny item do grania. I co warto jeszcze wspomnieć, to są najgorsze itemki, czyli Ionic Spark, który zadaje tylko 90 obrażeń. I reszta itemków, który się praktycznie nie składa. Frozen Heart też jest teraz niegrywalny, przez to, że dostał on duże nerfy z 35% slowa na 25% slowa na karuzeli, jaki priorytet powinniśmy mieć na itemkach Recover Bow, BF, Armor, Spatula oraz ROD Ja bardzo często lubię iść po RODA, gdyż oceaniczne oraz Magowie to jest bardzo fajna, mocna kompozycja i budować jak najwięcej czy Arcaneów i Ludens Echo. Jeżeli nie, to po Westkę i też idę w Seraf. Fa, i w Ludens Echo. Fajnie to działa na wielu postaciach, na pewno z Rodem albo z łeską się nie zawiedziecie, ale wiadomo BF oraz Łuk zawsze możecie wziąć. I teraz zaczynamy kompozycję. Pierwsza kompozycja, w sumie najlepsza kompozycja, cały czas ją gram, polecam Wam, jeżeli chcecie szybko wbić wysoką rangę, to jest najlepsza, najłatwiejsza kompozycja jaką możecie zagrać, to jest czterech magów, trzech magów, czterech oceanicznych, trzech summonerów, i wiadomo na początku, co trzeba mieć, żeby tą kompozycję zagrać. Wladimira na drugim poziomie, Nautilusa oraz Tresza i Syndra. Już macie czterech oceanicznych oraz dwóch magów. E, tutaj wrzucacie jakiegokolwiek maga, e, ktokolwiek by to nie był, żeby tylko tych trzech, trzech magów uzyskać. Później tego maga wyminacie na Branda, jemu dajecie takie itemki. Rapid Fire Kronona można wymienić na drugiego Rabadona, zależy co tam macie, ale myślę, że te dwie itemki są kluczowe, czyli Spear of Sajun oraz Rabadon. Lux, jeżeli wam wleci oceaniczna i zdobędziecie sześciu oceanicznych, no to wiadomo, Wiadomo, jedna z lepszych postaci, którą możecie mieć, Jorik oraz Ani pod Samonerów też bardzo fajne, mocne postacie. Ani szczególnie z Morello Jorika, jeżeli nie macie, to możecie zastąpić Zyrą. Wtedy jeszcze będziecie mieć trzech infernalnych. Inferal... Infernalnych? Inferno? Tych, co podpalają. Z Z, ZGA oraz z Redemption też fajnie działa. Po prostu mocna postać, którą możecie tam wrzucić. Tutaj jest zrobiona kompozycja na 9 postaci, ale bez Zed'a raczej będziecie często grać, czyli 8 postaci na planszy. Tresza wymieniacie też na, na Nami później, jeżeli Nami dostaniecie, stawiacie ją gdzieś w rogu, żeby ultowała wszystkich przeciwników i tak w sumie ta kompozycja wygląda. Kolejna kompozycja to jest dwóch Rangerów, Crystal, Predator, Poison, Mystic, bardzo dużo się tutaj dzieje w tej kompozycji. Nie jest łatwo ją skompletować, nie jest łatwo ją zapamiętać, żeby w ogóle zagrać, ale początek jest bardzo prosty, po prostu gracie trzech predatorów później waszymi głównymi carry staje się Ash oraz Twitch jeżeli idziecie po tych dwóch rangerów właśnie na ash Rage oraz Death możecie wrzucić z każdym razem, gdy zabije, to będzie dostawała troszkę więcej AD, to się fajnie skaluje, Blood żeby się troszkę leczyła. Singlet pod Poison'ów. Poison'ów też macie tutaj z Twitchem oraz Kogmawem, tak więc polizony bardzo fajnie działają. Na skarnera trzy nie wiem czy bym pchał na skarnera 3 temki Najwyraźniej tutaj rzucają za aż. Macie też jeszcze krystali z nami oraz Janom. Macie mistików, tak więc bardzo fajna defensywna formacja. Wszystko, żeby bronić aż, czyli tak jak to kiedyś było grane pod rangerów. Teraz gra się po prostu dwóch rangerów. Nie pchać się w czterech i wspieracie tych dwóch rangerów najbardziej jak możecie. Próbujcie wrzucić na trzy gwiazdki Skarnera, Rek'Sai oraz Koga, czyli trzech Predatorów. Jeżeli tych Predatorów szybko wrzucicie na trzeci poziom, to nie powinniście mieć problemu w Early oraz w Mid Game'ie i wtedy bardzo łatwo Wam będzie przejść w te droższe postacie, czyli Lux, Ash, Nami, Singet oraz Jana. Te postacie powinniście łatwo znaleźć, jeżeli będziecie mieli 50 gold i wbijecie sobie siódmy lub 8 level. Tu jest napisane, żeby hyper rolować po Kragach, szukać właśnie tego Koga, Rek'Sai, Skarnera. Kogre, Exo, Scanner, Ash albo Single mogą być wszyscy postaciami karającymi w tym buildzie, tak więc to musicie zapamiętać, że wiele postaci tutaj może was wykarować w tym buildzie. Kolejny build, bardzo, łatwa, bardzo łatwe pozycjonowanie jest tym buildem i to jest 4 Blade Masterów, 3 Asesynów, dwóch albo 4 Mystików. Sivir jest bardzo fajnym cary, wiele osób jej nie docenia, ale naprawdę ona fajnie karuje. Nocturne też. Tak więc tutaj też macie wiele możliwości, jeżeli chodzi o postać kierującą. No wiadomo, że Kazik będzie też jednym z lepszych, ale musicie z kogoś zrobić Blade Mastera, żeby zrobić czterech Blade Masterów. Możecie jeszcze dodać Zedów i Sammonerów, albo Cloud i Steel, Steel Lux na super Lejcie, żeby mieć. A jeszcze możecie zrobić Blade Mastera z Nokturna, jeżeli macie go na naszej gwiazdce. Mm, 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 mm. Przeważnie będziecie musieli wrzucić Sivir na trzeci, ją, na trzeci poziom, żeby wygrać z tą kompozycją, no to jest dość ciekawe. Myślę, że ta kompozycja sama w sobie jest dość mocna, ale będzie ciężko nią wygrać grę, przeważnie jest założenie takie, takimi kompozycjami. Tak więc jeżeli zagracie tą kompozycję, to raczej często dostaniecie się do top 4, czyli zagwarantujecie sobie dodatkowe punkty, ale wygrać będzie Wam ciężko, czyli top 2, top 3 to jest raczej... Yy, Miejsce dla tej kompozycji ciężko będzie wam wygrać, ale jeżeli wam na początku siądzie i chcecie sobie zagwarantować to top 4, to bardzo fajnie tą kompozycją można zagrać. Mm. Kolejna kompozycja, tutaj wiadomo Kindred pod Kerry Grałem tego builda i co ciekawe nie jest on tak mocny jak może się wydawać, jeżeli Kindred bardzo szybko nie wrzucicie na drugi poziom i nie będziecie jej wspierać. Tutaj trzeba mieć 4 shadowów, żeby Kindred miał 85% dodatkowych obrażeń, trzech summonerów, dwóch rangerów i próbować Kindred wrzucić na 3 gwiazdki. To jest bardzo ważne, do tego jeszcze musicie Siona wrzucić na jak najwyższy poziom, żeby mieć stabilny frontline. Jego wrzuca się na Phantom Dancerze oraz na rękawicy, czyli za każdym razem, jak on dodżuje, chociaż w Phantom Dancerie mamy większe szanse na dodża. A nie, powiększasz szanse na dodge. A kryty, kryty dodżujecie, czyli będziecie odpalać rękawice częściej. No to zmniejszycie atak speed i ciężej będzie się dostać do tej kindred, która, na, która sobie tam z tyłu wyklika z serafem oraz z rapid fire cannon. I za każdym razem jak, razem, jak zabije, to jeszcze te blade nastakuje, Więc fajny carry, ale nie jest on jakiś super. Myślę, że w S tierze bym tego nie dawał. S, może atier bardziej ta kompozycja, bo bardzo ciężko jest nią wygrać grę. Na pewno będzie ona gorsza niż ta kompozycja przypuśćmy z Blade Masterami oraz asasynami i musicie mieć też bardzo specyficzne itemki, tych itemek w tej kompozycji raczej na nikogo innego nie możecie wrzucić, tylko na kindred i kindred musicie mieć na wyższym poziomie też, więc ciężka kompozycja. Nie za bardzo polecam. Jeżeli Wam wylecą perfekcyjne itemki szybka Kindred, no to możecie zagrać. Ale jakoś specjalnie bym tej kompozycji nie polecał. Myślę, że są lepsze. Kolejna kompozycja. Czterech oceanicznych, sześciu magów, dwóch mystików. To jest bardziej ofensywna wersja pierwszej kompozycji. W pierwszej kompozycji macie czterech mage'y. Trzech mage, czterech ocenicznych, trzech samonerów, i tych trzech samonerów bardzo fajnie działa jako frontline, bo mocno tankują, a tutaj jest bardziej ofensywna kompozycja, czyli gracie sześciu ma mage, żeby wszyscy podwójnie kastowali swojego ultimata. Możecie robić też 4 ocenicznych, trzech 3 mage'ów, 3 jeżeli nie dostaniecie tej czapki na maga. Tak więc to jest po prostu alternatywna kompozycja tej pierwszej kompozycji, alternatywa tej pierwszej kompozycji. Jeżeli możecie z kogoś zrobić maga, to żeby pójść w 6 mage'y, dodać sobie LeBlankę, dodać sobie... Veigara i wtedy bardzo fajnie możecie zagrać. Jeżeli Brand skastuje podwójnego ulta, a ma 100% szansy na 6 magach, no to sam zabije całą drużynę, praktycznie. Tak więc wystarczy, że każda postać odpali raz Ultimate'a i praktycznie wygracie każdą walkę. Nie jest łatwo skompletować kom kompozycję, ale jak najbardziej jest w estierze. Myślę, że o wiele lepsza niż ta kompozycja. I bardzo fajnie kontruje też wiele kompozycji, które się w kupie łączą, bo wtedy Brand oraz Nami fajnie zadziałają i zaatakują wszystkie postacie podwójnie, szczególnie jeżeli jeszcze Nami ma Morello, fajnie działa. I następna kompozycja sześciu lightów. Też nie jest łatwo do skompletowania, ale jeżeli złożycie ją z tymi itemami, które ma Wayne, tutaj pokazane, i Wayne wrzucicie na trzeci poziom, no to bardzo mocna kompozycja. Fajnie działa, ciężko zabić jest tą Wayne, łatwo jest też wypozycjonować. Soraka jest bardzo mocna, wiele osób tego nie zauważa, ale naprawdę mocna postać ze swoją umiejętnością. 6 Lightów, 2 Rangerów, dwóch Shadowów, 2 Bladeów. Musicie hyperrolować po kragach, żeby wrzucić na trzy gwiazdki na Susa oraz Wayne. I ta kompozycja też jest silniejsza, jeżeli macie 4 Blade'ów albo 4 Ranger'ów na 9 poziomie. Tak więc macie jakieś alternatywy, jeżeli chodzi o Late Game. Ten build nie kończy się po prostu na 6 light'ach, musicie wrzucić jeszcze na 9 poziomie 4 Ranger'ów i 4 Blade'ów, żeby tą kompozycją wygrać. I temki bardzo łatwe do zapamiętania: defensywne na nas usta, ofensywne 3 czerwone itemki na Wayne. Bardzo fajnie się rozpędza z Hurricane'em, Deathblade'em, ginco, Wszystko się praktycznie stakuje z każdym skillem. Z każdym killem i bardzo łatwo jest tą kompozycję wypozycjonować i zagrać, jeżeli wam siądzie 6 lightów. I nie są oni jakoś super ciężko do, do skompletowania, bo tak jak kiedyś było z 6 noblami, musieliście mieć legendarną postać, postać Kale, żeby skompletować 6 nobli, a teraz 6 lightów kompletujecie Jorikiem, który jest za 4 Golda, więc o wiele łatwiej niż kiedyś było. Polecam kompozycję, można zagrać, ale też trzeba mieć dosyć specyficzne itemki na vein i vein na trzecim poziomie, jeżeli chcecie wygrać. Ma to tego nie będzie łatwo zrobić, bo teraz jest mniej postaci w pulo. Nie 39 postaci za 1 golda, a 29 postaci za 1 golda. I, I kolejna kompozycja, już jedna z ostatnich, jest z Atieru. Jest to czterech shadowów, dwóch rangerów. Możecie dodać Cloud Lux, jeżeli dostaniecie taką Cloud Lux Master Kindred oraz Ash pod Kerry. Nie wygląda to na mocną kompozycję, po prostu na to patrząc. Nie wygląda jakby to miało wygrać grę, dlatego jest to na Atierze, No ale wiadomo jakaś tam alternatywa, jeżeli traficie tych dwóch rangerów, to żeby sobie zagrać z Blade Masterami. E, tutaj w ogóle nie są napisani Blade Masterzy, ale macie tutaj e, dwóch Blade Masterów. Możecie sobie takie coś zagrać. Czybym polecał? Raczej nie. No fajny frontline, dwóch carry, no nic więcej nie można dodać. Bardzo prosta kompozycja. Nic dodać, nic ująć. To może być ciekawa kompozycja, ale ja bardzo lubię Seavir pod Kerry z Last Whisper'em oraz Red Buffem. Fajnie się to wszystko stakuje, ono bije wiele osób naraz. Pod Blade Masterów gracie oczywiście, żeby Seavir jak najwięcej biła. Czterech Blade Masterów, trzech Azasynów, możecie dodać Mystic of Later później próbować na trzy gwiazdki wrzucić Yasuo oraz Sivir, czyli nie hyperrelujecie po kragach na czwartym poziomie, tylko hyperrolujecie troszkę później 5, 6, 7 poziom, żeby bić te postacie na wyższy poziom jego ulubiona kompozycja na tym patchu, mi też się bardzo podoba ta kompozycja. Atrox sam w sobie na drugim poziomie jest bardzo mocny. W sumie nic się nie zmieniło od ostatniego pacza, od ostatniego zestawu. Atrox nadal jest silny. Sam w sobie nie musicie mu dawać i A Sivir na itemkach po prostu zamiata. Do tego jeszcze dodajecie asasynów, macie dodatkowy damage. Bardzo fajnie to wszystko działa. I tutaj w ostatnim naszym bildzie w Atierze jest czterech glacjali, czterech rangerów. Krystal, dwóch Wardenów. Z Twitcha robicie Glaciala, żeby on mógł w kilka celów z Hurricane'em i wtedy też wszystkich zamrażać. E, aż już nie jest Glacialem, o tym jest warto pamiętać, jeżeli próbujecie zagrać tego builda. aż już nie jest Glacialem, ale też wrzucacie te samej temki. Static Shield, Blood Teaster, wszystko fajnie działa. Dwóch Wardenów macie fajny lane, do tego, bardzo dużo demedu z lane'u. E, Berserk Olaf tam jeszcze gdzieś skoczy, też zamiesza. Fajna kompozycja, bardzo prosta do zagrania. Po prostu stawiacie kilka mocnych postaci na froncie, do tego Twitcha oraz aż z tyłu, żeby karowali. I to w sumie jest na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Bardzo fajne kompozycje tutaj były pokazane. Są jeszcze bardziej kreatywne kompozycje, które tutaj nie są pokazane, na przykład 6 barsakerów, 3 elektryków, czterech elektryków. Wiele osób tego nie gra, ale ciekawe kompozycje, którymi można zagrać, można wygrać. Już to kilka razy zrobiłem. Tak więc zrobię taki filmik z bardziej kreatywnymi kompozycjami. Jeżeli chcecie taki zobaczyć, to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie komentarz, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, jeżeli chodzi o TFT. Ja się z Wami Żegnam i to usłyszałem.